Witajcie przy moim zaaranżowanym wigilijnym stole, gdzie przyniosłam swoje laboratorium, żeby pokazać Wam dzisiaj trzy eksperymenty, które przy takim świątecznym stole można wykonać. Właśnie kiedy będziecie już najedzeni po wigilii, zostanie Wam w szklance trochę barszczu czerwonego, będą palić się świeczki, a gdzieś nieopodal będą cytrusy, takie jak pomarańcza chociażby. Można wykonać trzy bardzo fajne eksperymenty, do których wykonania zachęcam Cię właśnie do zrobienia tego w rodzinnym gronie, czyli pod opieką rodziców, bo będziemy bawić się ogniem. To co? Zaczynamy! Na początek eksperyment z palącą się świeczką. Ważne do tego, żeby a. pomagali Wam rodzice, b. żeby mieć spięte włosy, dlatego że włosy bardzo szybko się palą. Jak będziemy bawić się z ogniem, może dojść do ich zapłonu i one naprawdę momentalnie się palą. I c. taki trik do zrobienia tego eksperymentu jest ważne to, żeby świeczka była dobrze rozpalona. Świeczka to przede wszystkim takie długie łańcuchy związków węgla i wodoru, czyli parafina. Chociaż wydaje nam się, że to knot pali się w świeczce, nic bardziej mylnego, palą się opary parafiny. Ta stała substancja tutaj, normalnie w temperaturze pokojowej twarda w dotyku, topi się pod wpływem ciepła i paruje. I to właśnie te opary parafiny się palą. Potrzebne jeszcze Ci do tego będzie jakieś... Ja tutaj mam takie mieszadełka do herbaty czy kawy, natomiast może to być po prostu długa zapałka. I właśnie udowodnić Ci w tym doświadczeniu, że to opary parafiny się palą. Bo zobacz, odpalimy sobie najpierw nasze łuczywko, musimy mieć jakieś źródło ognia, zgasimy płomień i spróbujemy odpalić go z góry. Nie dotykając knota. A! Udało się. Jeszcze raz? Widzieliście? Ten eksperyment zwany skaczącym płomieniem pokazuje, że to opary parafiny unoszące się do góry w postaci jeszcze dymu mogą właśnie zapalić z powrotem knot. Kiedy mamy już tak dobrze rozpaloną świeczkę, jeszcze tutaj pod ręką, weźmy się teraz za cytrusy. W ich skórce znajduje się palna substancja zwana limonen. I właśnie chcę Wam pokazać, jak można tą palną substancją się bawić. Kiedy już zjecie sobie jakieś swoje pomarańcze, ja tu mam przygotowane skórki z pomarańczy, trzeba taką skórkę dobrze odgrzać nad płomieniem, dlatego znowu prośba, żebyście robili to właśnie z rodzicami, żeby się po prostu nie poparzyć. Nie chodzi mi o to, żeby skórkę ubrudzić, ale raczej, żeby te soki zawarte w skórce dobrze rozgrzać. I teraz zginając tę skórkę, właśnie... uwalniamy te soki. Nie dość, że one przepięknie pachną, jak się właśnie spalą, to jeszcze widzimy, jak spalają się w płomieniu. No i skórka z pomarańczy ma takich soków, w tym swoim soku ma do 97% właśnie limonenu, czyli tego palnego takiego olejku, który odpowiedzialny jest za ten aromat pomarańczy. Ale ja sobie pomyślałam, że możemy sprawdzić, czy też inne cytrusy, takie jak, o, mam tutaj jeszcze skórkę z cytryny, czy skórka z cytryny też da nam ten sam efekt. Sprawdźmy to. Nigdy tego jeszcze nie robiłam, więc robimy to razem pierwszy raz. O, jest! Jest i nasz palący się w płomieniu świeczki limonen. Super, działa, zaliczone. Jeszcze pod ręką mam tutaj mandarynki. O, to jest skórka z mandarynki. Przed chwilą ją spałaszowałam. I to taki fajny sposób, żeby przed wyrzuceniem właśnie skórka działa.
Proszę bardzo, sprawdzone. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy na waszym stole wigilijnym były jakieś inne cytrusy, nie wiem, pomelo, grejpfruty, białe czy czerwone i czy eksperyment także się udał, bo jak na razie ja mam tutaj niesamowite szczęście i wszystkie cytrusy, które sobie przygotowałam, jak najbardziej ten limonen zawierają i przepięknie strzelają mi, tutaj podpalają się te strzelające ze skórki właśnie olejki. To co? Czas na trzeci eksperyment. Świeczkę możemy odłożyć już na bok i zajmijmy się teraz resztkami z wigilijnego stołu, jakim jest barszcz czerwony. Barszcz czerwony swój kolor uzyskuje dzięki antycyjanom, innym substancjom, które właśnie odpowiedzialne są, mają taki buraczkowy kolor. Nie potrzebujemy tego naszego barszczu zbyt dużo. Wystarczy to, pyszne. Wystarczy trochę i żeby jeszcze lepiej zobaczyć efekt, możemy rozcieńczyć go z wodą. Przelejcie teraz go do trzech szklanek. Warto mieć pod tym jakiś talerz, bo faktycznie barszcz się później trudno spiera, żeby nie nachlapać po obrusie. Teraz do zabawy z tą barwą barszczu użyję trzech rzeczy. Soku z cytryny, sody oczyszczonej i trochę proszku do prania. A żebyście dobrze widzieli ten kolor, jeszcze spróbuję go tutaj podświetlić. O, teraz chyba lepiej widać kolor. Wy jak będziecie obserwować efekty tego eksperymentu, po prostu róbcie to pod światło, używając świeczki czy jakiejś lampki. O, ale teraz to o wiele lepiej widać. Super. Do pierwszej, no i ważne jest, żebyśmy rozdzielili tak samo rozcieńczony barszcz czerwony na cztery szklanki, trzy szklanki, dlatego że chcemy porównywać zmianę koloru w naszych szklankach. Do pierwszej wlewam trochę soku z cytryny i teraz sok z cytryny, jak wiemy, jest dosyć kwaśny. Za tę kwaśność odpowiadają jony H+, czyli jony wodorowe. I one potrafią zmieniać kolor wskaźników kwasowości, jakim jest właśnie sok z buraka. Widzieliście zmianę koloru? No nie, dlatego że dobrze zrobiony barszcz czerwony jest zakwaszony, jest kiszony. Jest z kiszonych buraków, czyli ma już kwas w sobie. I każdy dobry kucharz czy kucharka wie, że żeby barszcz miał fajny czerwony kolor, musimy do niego dodać troszeczkę octu czy właśnie soku z cytryny. Dlatego ten barszcz już był zakwaszony, a my widzimy taki kolor buraczków. Zobaczmy, co stanie się w momencie, kiedy dodam trochę sody oczyszczonej. Ta już jonów wodorowych nie ma, a ma jony OH-. Mówimy, że pH, jak tutaj w soku z cytryny, będzie około 3, bo oczywiście rozcieńczyliśmy, więc na tej skali, gdzie neutralny ma około 7, tu będzie po prostu niższe pH, około pewnie 6 do 5. Tak tutaj podnosimy to pH, czyli zmniejszamy ilość jonów wodorowych. No i w efekcie otrzymujemy zmianę koloru na bardziej fioletowy. Tutaj pH takiego roztworu sody oczyszczonej będzie miało, może podchodzić nawet do 8 czy 9. A żeby jeszcze bardziej zrobić roztwór bardziej zasadowy, czyli jeszcze bardziej ograniczyć tą kwasowość, ją zmniejszyć, możemy dodać proszku do prania
Wow! No, tu efekt jest naprawdę piorunujący i zobaczcie, otrzymaliśmy taką aż fioletowo-niebieską barwę. Wszystko cały czas bazuje na właśnie tym barwniku, który zawarty jest w buraku i teraz możemy podziwiać całe spektrum jego kolorów, od takiego buraczkowego poprzez fioletowy, aż po taki fioletowo-niebieski. I to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że te trzy eksperymenty umilą Wam odpoczynek po wigilijnej wyżerce. Życzę Wam przepysznych świąt, przedniej zabawy w rodzinnym gronie. No i trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia.